jedną z najbardziej niezwykłych postaci, zasłużoną dla rzemiosła, designu, wzornictwa w Polsce, inicjatorkę, współzałożycielkę i wieloletnią panią dyrektor Zamku Cieszyn, która dzisiaj opowie o historii tego miejsca i emocjach z tym związanych. Zapraszam. No, najlepiej zacząć od razu od sprostowań. A Sofia, piękne imię, ja jestem Ewa. Bardzo trudnej sytuacji, ponieważ po pierwsze jestem w panelu teoretycznym, nie jestem teoretyczką, już nie zostanę, nie jestem badaczką, nie jestem nawet projektantką. Myślę, że jestem aktywistką designu. Czasami, nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy mówiono o apostołach designu. Najczęściej mówiłam, że jestem komiwojażerem designu, czyli przynoszę te zabawki ludziom, którzy nie mają pojęcia, że tego potrzebują i mówię, że to jest najlepsze, co mogło ich spotkać w życiu. No i powinien być drugi slajd. Tak, bo właśnie to będzie opowieść o dość pionierskiej instytucji, pełna emocji, a pionierom zwykle, wiadomo, musi towarzyszyć ciekawość, odwaga, determinacja, wiadomo, niepewność, lęk, zwątpienie, ale przede wszystkim optymizm. You can do it, you can dream it. 20 lat temu powiedział mi to Peter Wirtze, szwajcarski projektant, notabene również olimpijczyk i maratończyk. Powiedział mi również kilka innych zdań, które zostały we mnie do końca życia i które mnie prowadziły w tej historii tworzenia bardzo unikalnej instytucji i łączenia, wydawałoby się, przeciwstawnych cech siły marzeń, ale równocześnie bardzo racjonalnego działania. I proszę się nie obawiać, ja mam to spisane na 3 kartkach, ponieważ dano mi 20 minut, a będę opowiadać o 23 latach. A nie jestem teoretyczką, ale jestem gadułą. Więc o czym w ogóle mówimy? Być może wielu z was nigdy nie było w Cieszynie, w tym zamku. Ten zamek, dawniej śląski zamek sztuki i przedsiębiorczości, to był pierwszy regionalny ośrodek designu w Polsce. I to jest naprawdę, naprawdę zamek. Nie martwcie się, nie mam czasu i nie zamierzam opowiadać się historii dziejów zamku od V wieku przed naszą erą. Przywołam krótki, niezwykły czas mobilizacji energii społecznej związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. I ta historia, to jest młoda historia, która no, nie zaczęła się wczoraj, ale można powiedzieć, że w 1999 roku, bo wtedy powstaje 16 dużych województw, to jest tak zwany drugi etap reformy samorządowej, powstaje województwo śląskie i rozpoczęliśmy budowanie tożsamości województwa w oparciu o zdecydowaną i konsekwentną postępową narrację. Można by nawet powiedzieć, że zamiast słowa postęp wielokrotnie wprowadziliśmy słowo, nie uwierzycie, słowo design. I w tym 2000 roku, okej, okay, prosto do mikrofonu, ja się zawsze kręcę i wiercę, ale spróbuję prosto do mikrofonu. W 2000 roku powstaje idea, skutek oczywiście cudownego splotu okoliczności, ale również wielomiesięcznej pracy, o której ciut później. W 2004 roku, słuchajcie, to jest prawie 20 lat temu, wchodzimy do Unii Europejskiej. W 2005 my działamy, z 1 stycznia 2005 roku, ale tu powinna być jeszcze jedna data, bo w 2006 roku, myślę, że się nie mylę, w 2006 roku wchodzimy do strefy Schengen i to jest prawdziwa rewolucja. I ten rok 2001, skrót SPFP, ja mam nadzieję, że go umiecie rozpoznać. To jest Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, które w tym roku świętuje 60-lecie.
I to jest rok, w którym Michał Stefanowski, profesor Michał Stefanowski, zostaje prezesem tego stowarzyszenia. I to on jest tą pierwszą osobą, do której przyjeżdżam i pierwszą osobą, która uwierzyła, że to ma sens i może się udać. A jak to było możliwe? To już trochę wam powiedziałam, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że wraz z planowaniem wejścia do Unii Europejskiej pojawiają się fundusze tak zwane przedakcesyjne i to ze spójności społeczno-gospodarczej otrzymujemy pieniądze na stworzenie unikalnego ośrodka promującego głównie projektowanie przemysłowe. I jest to absolutnie konsekwentnie i w sposób jasny związane z transformacją województwa. Te fundusze to nie są tylko pieniądze, to jest pewna dyscyplina, która się pojawia z realizacją projektów, to jest konieczność sformułowania celu, zaplanowania działań, określenia grupy docelowej, wskaźników, rezultatów. I cóż, wam się to może wydawać takie normalne albo nawet nudne, a dla nas to była ciekawość, również ambicja, ale przede wszystkim entuzjazm, żeby wykorzystać wzornictwo jako narzędzie zmiany i to zmiany całego regionu. To jest motto Regionalnej Strategii Innowacji. Wyobrażenia tworzą rzeczywistość. I może to najważniejsze pierwsze zdanie, być innowacyjnym to więcej niż hasło, to sposób na życie. Dla mnie wciąż to jest niebywałe, że tak może rozpoczynać się bardzo jakby formalny dokument administracji samorządowej województwa śląskiego. Jak bardzo to przypomina chociażby to zawołanie Joanny Erbel, że bez wyobraźni nie ma działania. I dalej, jakie były cele strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji? Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm. Promować wzornictwo i projektowanie użytkowe. To było tak jasno i bez wątpliwości określone, że dużo łatwiej było ustawić ten sposób działania Centrum Przedsiębiorczości. Bo myśmy nie powstali jako Centrum Designu, wtedy działa jedno państwowe, narodowe Centrum Designu, jest nim Instytut Wzornictwa Przemysłowego, oczywiście. My jesteśmy tym pierwszym regionalnym Centrum Przedsiębiorczości, które ma w ciągu 5 lat działania przynieść dość skromne, wydawało się, składniki. 150 miejsc pracy, 10 nowych produktów, 15 nowych firm i jedynie 2 miliony euro dotacji z tych funduszy przedakcesyjnych na ten cel. Myśmy w ciągu 4 lat przekroczyli znacznie te wskaźniki. Powstają 43 nowe firmy, ponad 200 nowych miejsc pracy, 32 nowe produkty. Uczymy się tak naprawdę to liczyć i uczymy się to stymulować. I kolejne takie duże pytanie, z którym się wielokrotnie spotykałam, dlaczego w Cieszynie? Ten Peter Wirce, on miał taką anegdotyczną odpowiedź i kiedy przyjechałam do niego 20 lat temu do Lucerny i dzieliłam się tymi dylematami i lękami, to mówi, czy ktoś wie, gdzie jest produkowana Coca-Cola? Wystarczy, żebyście byli najlepsi, ludzie was znajdą. To nie było łatwe, sami widzicie, ale Cieszyn nie jest typowym małym miasteczkiem. Jest miastem uniwersyteckim, więc bardziej otwartym i kreatywnym. Jest miastem historycznym, panuje więc w nim to twórcze napięcie pomiędzy tradycją i nowoczesnością i jest miastem granicznym, bo moje miasto w 1920 roku zostało przecięte granicą na pół. I stąd niebywały entuzjazm związany z wejściem do Unii Europejskiej i przecięciem tych znienawidzonych szlabanów, które należały do naszej codzienności w zasadzie od urodzenia. I na końcu pewnie warto dodać, że mogliśmy być inspiracją, łatwo ośmielaliśmy
innych, bo w końcu jak się udało w Małym Cieszynie, to i dopiero kilka lat później powstaje Concordia Design w Poznaniu czy Instytut Designu w Kielcach. Ale kolejny raz trzeba zapytać, jak to było możliwe. To ładne zdjęcie, prawda? Kilkoro z was tutaj rozpoznaje się sprzed 20 prawie lat. Ja, jak mówiłam, nie jestem projektantką, monitorykiem designu, ani historykiem sztuki. Potrzebowaliśmy wsparcia środowiska, ale potrzebowaliśmy nie tylko wsparcia ekspertów, my potrzebowaliśmy autorytetów, ale z pasją i wiarygodnością. My potrzebowaliśmy tą kategorię ludzi, którzy mówią, da się. I tak się składa, że z tych 5 najważniejszych dla nas osób, Czesława Frejlich, Justyna Kucharczyk, Michał Stefanowski, Janusz Konaszewski, Andrzej Sobaś, 4 należało do Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Justyna by też należała, ale jest graficzką i specjalistką od projektowania złożonych systemów informacji. I mógł powstać pierwszy kompleksowy program pisany przez kilka miesięcy z tymi właśnie ekspertami i realizowany z nimi. Z czasem stali się i wciąż są przyjaciółmi zamku. On trwał zaledwie 3 lata, ale to wtedy powstała siatka najważniejszych corocznych wydarzeń. Konkurs Śląska Rzecz, najlepsze dyplomy projektowe, teraz znane jako graduation projects. To jest ciągle ten powód, dla którego młodzi projektanci przyjeżdżają do Cieszyna. Najbardziej entuzjastyczną grupą są i byli młodzi projektanci, studenci projektowania. Wtedy nie uwierzycie, jak mało ich pracowało w zawodzie. To była nasza misja, żeby pomagać wejść do zawodu projektanta. A to dziwne zdjęcie z tymi zielonymi chaszczami po lewej stronie, to otwarcie wystawy narzędzia wzornictwo maszyn, środków produkcji i komunikacji, którą z Januszem Konaszewskim otwierał Olavi Linden, ten legendarny projektant z Fiskarsa. I mimo trudności, to co uważam za najważniejsze, kontynuujemy po zakończeniu projektu wszystkie te działania, bo tylko w ten sposób budujemy wiarygodność firmy, projektanci wiedzą, że to spotkanie z designem zaplanowaliśmy na lata, nie na jeden projekt. I tylko dlatego, że Śląska Sieć Nadzornictwa odniosła taki efekt i sukces, nie powstałby projekt Design Silesia, gdzie już Urząd Marszałkowski jako lider zaprasza zamek, zaprasza ESP w Katowicach, Politechnikę Śląską i samorządy lokalne do współpracy. To jest dopiero 5 lat po rozpoczęciu naszej działalności, my już czujemy się dojrzalsi. Rozpoczynamy badania nad stanem designu w województwie, uczymy, może trochę zdjęć, testujemy ten gen designu także w małych miejscowościach, w przemyśle, w usługach publicznych, uczymy się projektowania usług, jesteśmy niecierpliwi, jesteśmy odważni, czasem może naiwni. Nie zapominamy o korzeniach. W końcu jesteśmy zamkiem, jesteśmy w Beskidzie Śląskim. Już w 2005 roku tworzymy Polsko-Czeską Akademię Tradycyjnego Rzemiosła, ale naszym marzeniem jest silny splot tradycyjnej kultury z designem. I to dzieje się blisko, na warsztatach, na spotkaniach projektantów i rzemieślników i dużo dalej, bo nawet w Turcji, dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza, ciekawość i podziw spotyka często rezerwę i nieufność. Ta współpraca wymaga cierpliwości, czystych intencji, ale efekty bywają spektakularne i trwałe. Tegoroczne zainteresowanie Szkołą Rzemiosł w Cieszynie jest tego dowodem. I muszę powiedzieć, że chciałam rzucić to światło na tak różne obszary działalności, żeby można było sobie wyobrazić, jaka to była radość, ale i wyzwaniem pracować w zamku.
Wysokie wymagania pracy w międzynarodowych często projektach, presja czasu, brak wsparcia lokalnego środowiska w połączeniu z kiepskimi zarobkami powodowały, że najtrudniejszym zadaniem było tworzenie zespołu i utrzymanie tego zespołu, bo lepsi ludzie oczywiście chcieli lepiej zarabiać, potrzebowali lepiej zarabiać, ale całe szczęście chcieli mieć ciekawą pracę w dobrym towarzystwie. Ta persona pracownika zamku to osoba zaprawiona w multitasking, ale też rzetelna i koleżeńska, bo praca w grupach zwiększała bezpieczeństwo i pomagała budować zgrany zespół. Dzisiaj, dosłownie w tym tygodniu pytany, zespół potwierdza, że to poczucie wspólnoty wynikało z przeżytych wspólnych wartości. Była odwaga, bo było wsparcie, otwartość i tolerancja. Chyba cofnę, bo tymczasem wychodzimy z tych czasów pionierskich. Design znalazł się w centrum uwagi. W 2013 roku mamy odwagę stworzyć manifest designu, który być może znowuż tą odwagą i naiwnością osobiście wręczamy prezydentowi Komorowskiemu, który był wtedy w Cieszynie, ale wysyłamy również do ministerstw gospodarki, rozwoju, kultury, do urzędu patentowego z apelem o lepsze wykorzystanie możliwości, które daje design do realnej poprawy jakości życia, do innowacyjności usług publicznych i wreszcie do wzrostu gospodarczego. I śmiało można powiedzieć, że na Śląsku trwa karnawał designu. Powstaje nawet kategoria nowych Ślązaków, którą tworzy Zofia Oslizlo-Piekarska. Ci nowi Ślązacy są liderami zmieniającymi region przez design. I Zofia mówi, że postrzegam nowych Ślązaków jako ambasadorów dialogu pomiędzy grupami mieszkańców o zróżnicowanej kulturze i tożsamości. Oczywiście powstają nowe produkty i nie są to, broń Boże, tylko gadżety, ale na przykład pierwszy po wojnie lokalny krój pisma, Silesiana, zaprojektowana przez Henryka Sakwerdę i Artura Frankowskiego. Tak się tworzy tożsamość i duma z odrębności. W zamku panuje entuzjazm, dobra energia. Z odwagą i nadzieją wchodzimy w nowe obszary, na przykład projektowania innowacji społecznych, w tym prac dla osób w kryzysie bezdomności, nowego rzemiosła. I myślimy, że chyba tak ma być do końca świata. No i zapomnieliśmy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Miało być tylko lepiej. Przyszła dobra zmiana. Najpierw zmienił się język. Polityka historyczna zastąpiła nowoczesność. Częściej patrzono w tył niż do przodu. A promocja i eventy były ważniejsze niż praca u podstaw. I tu warto nadmienić, że Zamek jest samorządową instytucją kultury, wspólnie prowadzoną przez miasto Cieszyn i samorząd wojewódzki. Te zmiany polityczne realnie wpływały na nasze funkcjonowanie, zwłaszcza gdy z urzędu marszałkowskiego zostało zwolnionych wielu nie tylko życzliwych polityków i urzędników, ale tych, którzy już rozumieli design i nasze nietypowe działanie. Przychodzi okres hamowania, niepokoju, nawet stagnacji. Przychodzi również COVID. A ja, zmęczona kopaniem się z koniem, decyduję o emeryturze. Wieloletni lider odchodzi. Co to oznacza dla organizacji? Pogłębienie niepewności? Na pewno. Gdy kryzys trwa dłużej, może pojawić się apatia lub ucieczka. Czy to oznacza, że staliśmy się historią? Bez wątpienia. Ale czy to oznacza koniec tej historii? Nie wiem. Z pewnością to czas na podsumowania,
Dobry czas. Niezbyt szanowany dmuchawiec to nie mlecz, tylko cenny mniszek lekarski. Ma niezwykłą metodę wprawiania swoich nasion w ruch. Większość spada o dwa, kilka metrów dalej, ale są takie nasiona, które potrafią przewędrować kilometry, nawet 150 kilometrów od macierzystej rośliny. Czasem, kiedy dyskutujemy o zamku, wyobrażamy sobie właśnie dmuchawiec i widzimy nasiona, z których wyrasta pożyteczna roślina. Kolejna i kolejna. Tak jak Fundacja Być Razem i pierwsza społeczna marka Well Done. Tak jak działanie Serfenty promującej rzemiosło, plecionkarstwo w całym świecie. Tak jak rozwój studia Dinksy. Tak jak Bogdan Kosak i jego modelarnia, który się przeprowadził do Cieszyna. I pewnie jest jeszcze wiele, wiele innych dobrych nasion. Niektóre być może jeszcze wędrują. Ale wracamy wtedy również do dylematów. Czy małe miasto musi oznaczać mały potencjał i smutny koniec odważnych i wielkich idei? To koniec książki Wychylone w przyszłość i w zasadzie koniec mojej opowieści. Joanna Erbel zapowiada, że przyszłość narodzi się w mniejszych miastach i że zmieni się logika, do której przyzwyczailiśmy się przez lata. Bo teraz miejskich innowacji będziemy szukać poza granicami wielkich metropolii. Umiecie to sobie wyobrazić. Tam, gdzie są odważni liderzy, którzy chcą korzystać z narzędzi nowoczesności, żebyśmy mogli wspólnie budować bezpieczną przyszłość. Na tym kończę swoją opowieść. Ale muszę zapowiedzieć, że wiele innych, może ciekawszych nawet historii, usłyszycie w tworzonym przez Stowarzyszenie Projektantów portalu Polski Design Łączy. Na ten projekt tworzenia cyfrowej platformy integracji razem, raźniej, mówił wczoraj Mikołaj Wryszyłowski, otrzymaliśmy dofinansowanie z CRPK. A ja tym bardziej dziękuję organizatorom tej konferencji, że pozwolili mi podzielić się z historią, emocjami i designem, jaki rozwijał się w Cieszynie przez tak wiele lat. Dziękuję. Pani Ewa Gołębiowska.